dla każdego sportu. Dzień dobry, Ania Kulej, TV Reklama, ze mną Rafał Jackiewicz. Dzień dobry. Jesteśmy na trzecim, albo już po warszawskim festiwalu boksu. Jak ci się podobało? Zajebiście, dopiero wszedłem, jest godzina 17.15, także jest już po Teleekspresie, jest okej. Okay. Co u ciebie słychać? Jak było tam za kratkami? Dalej mam kratki, bo mam zegarek, pulsometr. Jak gdzieś tam szybciej mi serce zabije przy mojej czyszpatnej rzeczonej, cały czas mi szybko bije serce i wtedy pulsometr mnie robi. A sparowałeś w więzieniu? Nie, ale robiłem sobie treningi, biegałem, robiłem pompki, brzuszki, przysiady i mam usejpioną walkę z jednym kolegą z więzienia. Podobnie się nazywa jak nasz Kamil Szeremeta, tylko nazywa się Kamil Szeremet. Chłopak z Żerdowa, tak. Ustawiliśmy sobie walkę za kasę. Zakład poszedł, że Kamil nie wytrzymał ze mną 6 rund w małym ringu, w małych rękawicach, bez kasku. No i gdzieś tam chłopaki też tam, jego koledzy poustawiali troszeczkę parę, można powiedzieć, jakieś tam dolary. No i jest tam zakład, niedługo po tym mówię więcej. Ale na razie jest wiadomo, że walka będzie za półtora roku, bo on wychodzi dopiero. A teraz już niedługo walka na prime, twoja, typowo sportowa, z Szulim. Słyszałem, że takie specjalne warunki będą na takich w rękawicach. Właśnie, walka bokserska, a Szuli to jednak wywodzi się z MMA, ty boks. Ja mam jądra. Jeszcze raz powiedz. Że niedługo twoja walka z Szulim. Szuli się wywodzi typowo z MMA. Nietypowo, tylko się wywodzi z MMA. Ja z boksu walczymy 3x3 minuty na zasadach boksu, ale czyli w rękawicach do MMA. Nie, wiesz co, nie, po prostu, nie, to wiesz, to nie jest boks amatorski, ani olimpijski, my po prostu walczymy, jest walka umowna 3x3 minuty w małych rękawicach do MMA, ale na zasadach boksu. A w małych rękawicach, tak. Okej, okay, no i jak myślisz, pokonasz Szuliego? Ja podobno nie myślę. Także spoko. Wiesz co, pierwszy raz od bardzo dawna wychodzę po to, żeby wygrać. Trenuję teraz, mam troszeczkę więcej czasu na to, żeby się przygotować i powiem szczerze, ja wyjdę to wygrać i ludzie to zobaczą, że jeszcze potrafię, a nie, że wyjdę tylko sobie powalczyć jak do tej pory, bo do tej pory trenowałem dzień, dwa, trzy do walki, tydzień czasu był już super. Teraz już trenuję, już można powiedzieć, w zakładzie poprawczym trenowałem, już coś robiłem, biegałem po spacerniaku i w celi tam, co prawda była mała, nie duża, bo tam 12-15 metrów, ale coś tam robiłem więcej niż na wolności, także gdzieś tam jakieś takie podstawy mam, teraz już zacząłem trenować, przygotować się w klubie ZFC24 na Wolskiej, także zapraszam wszystkich i będę przygotowany na pewno na 100%. Na w miarę możliwości oczywiście na 100%, ale w miarę możliwości moich dzisiejszych. Jestem bardzo ciekawa tej walki, a ja słyszałam, że też bardzo chciałeś walczyć z Don Casio, z Casiuszem oraz z Arkiem Tańculą. Wiesz co, to nie jest tak, że ja chciałem bardzo walczyć. Ja po prostu, tam była taka sytuacja, że Katiuszowi i Arkowi też wypadli przeciwnicy i ja po prostu zaproponowałem, że mogę zawalczyć, zarobić parę złotych, rozpromować moją markę i to wszystko, nie? Tak naprawdę była taka typowa propozycja zastępstwa po prostu za kogoś. Ja tam, ja jestem za stary, jakieś tam, wiesz, rzucanie wyzwisk, jakieś tam, kurde, wiesz, głupot gadanie. Ja po prostu grzecznie, normalnie zaproponowałem, jeżeli tak, to spoko jestem, jeżeli no to nie. Nie chcieli, no i nie doszło do walki. A właśnie co powiedzieli na taką propozycję? Katiusza powiedział, że tam muszę się w kolejce ustawić, bo tam do niego jest tam kolejka, no to ja to rozumiem. Arek gdzieś tam jakoś tam po prostu powiedział, że tam, że nie wiem, nie pamiętam, chyba, że nie, po prostu nie, bo nie i to wszystko, nie? A jest ktoś w tym świecie, kto cię denerwuje i z kim byś chciał zawalczyć? Tak, powiem szczerze, że kurde, tego Ferrariego, kurde, bo tak jakoś tak mnie, tak, dobry wariat, ale jakoś tak mnie trochę kurde, tam trochę to odpierdala. No na przykład, no nie, no tam duży jest, zapytałabyś lepiej, dlaczego nie to by było szybciej. Dlaczego nie? Bo po prostu tak. Nie, generalnie nie, tam generalnie jakoś tam do niego osobiście nic nie mam, bo nie mam. Ale gdzieś tam, kurde, taki jest chłopak, który, kurde, generalnie mógłby zostać w końcu sprawdzony przez jakiegoś zawodnika, tak jak ja, czyli podstarzały, ale jeszcze, który potrafi przyjebać i potrafi też przyjebać i ustnie, i fizycznie, i myślowo, i jakoś, kurde, wiesz, przyfilozofować. A z wagą ciężką na przykład byś wyszedł do walki? Nie, bez przesady tam, wiesz, generalnie jakoś tam, jeżeli chodzi o boks, wyszedłbym z cięższym na małe rękawice bokserskie, też nie z każdym, bo to wiesz, to też nie ma co gadać. Chłopaki, którzy trenują i nie są zawodowcami, nie są nawet amatorami, jeżeli chodzi o walkę o boks, generalnie
mógłbym zawalczyć z cięższym. Z chłopakiem, który trenuje i walczy, no tracił już raczej nie podjął tego decyzji. A z Wielkim był na przykład? Nie, no bez przesady, nie. No, bez uspokój się. A co myślisz w takim razie, jak teraz cesarz polskich free fightów, Marcin Najman, wychodzi z wiele niższym i lżejszym, tak? Tak, z Lizakiem. No wiesz, no gdzieś tam kurna Lizak jakiś ma może plan, może. Myślisz? Nie wiem, no powiem ci kurde, no wiesz, jakby co by nie mówić o Marcinie, no to jednak jeśli to jest waga ciężka, to jest, wiesz, to jest chłopak gdzieś tam, co tam powiedzmy sobie walczy, tak, jakiś już długi czas, tak, i to jest jednak waga ciężka. Lizak, pomimo, że nawet tego nie widziałem, jeżeli chodzi o jego technikę, może być dobra, ale jednak tutaj myślę, że to dużą rolę odegrała się ta waga. Wczoraj odbyła się gala Fejmu, gdzie ogłosili Tomka Adamka, mistrza świata w boksie. Co myślisz o tym? Powiem tak, nie dziwię się, bo kasa poszła na pewno bardzo dobra, jeżeli chodzi o propozycję finansową, ale kurwa, Tomek, serio? No ja pajac, wiadomo, inni tam, wiesz, chłopaki ci tam chwilę gdzieś tam wskakują, bo wiesz, bo dla zarobku, żeby, wiesz, no bo to na przykład tak w stanie Dominik Zadora, wiesz, no to jest normalne, że dostał propozycję, skoczył, zarobił i gdzieś tam wraca za chwilę znowu do zawodowstwa, tam gdzie po prostu, no nie ma pieniędzy, ale jednak gdzieś tam są jakieś sportowe wyzwania, ale kurwa, Tomek, serio? Okej. Okay. A zestawia się go z Mamedem Khalidowym? No, tutaj akurat jeżeli chodzi o tą walkę, to gdzieś tam, ale też no Mamed, nie oszukujmy się, Mamed jest zawodnikiem MMA i gdzieś tam boks, no to jednak no, będzie fajna walka, ale wiadomo, no kurwa, Tomek, serio? Ale to co masz do Tomka? Do Tomka absolutnie nic. Chodzi o to, że no Tomek Federacji Frikowej, o której sam się wypowiadał, że nigdy w życiu i nagle jeb. Ale myślisz, że to wstyd jest? Że hipokryzja? Tak, hipokryzja. Dla mnie jako pojaca, takiego prawdziwego pojaca, który wiadomo już od kilku lat, od 5-6 już jeżdżę i fisiuję, pojacuję i nie trenuję, tylko jadę i za kasą i walczę. Dla mnie walczyć we frikach to jest normalne, bo cyrk to jest moje naturalne środowisko. Dla takich chłopaków, którzy na przykład Dominik, czy tam przykład wskoczył też Kamil Łaszczyk, któregoś dnia tam też na walkę, tak? To jest wiadomo, że to jest strzał na kasę i to jest wszędzie wobec wiadomo, nie? Ale kurde, Tomek, który ma kasę i ma tytuły i jest mistrzem świata. Rozmawiałam z Darkiem Michalczewskim i on powiedział, że to raczej będzie największa kasa Tomka Adamka za walkę. Że możliwe, wcześniej tak. Takich pieniędzy nie zarobił. Nie, no ale też bez przesady. No, Tomek walczył mistrzem świata, przepraszam za przekleństwo, ale to aż ten. Wszyscy, ale nie Tomek. Ale co, myślisz, że tak. Mistrzowie świata nie powinni wchodzić do świata? Nie, dlaczego nie? To nie chodzi o to. Chodzi o Tomka, który kurde naprawdę stoczył dużo walk, zarobił kasy, ma tytuły, jest mistrzem i gdzieś tam jeszcze idzie, że jeszcze po więcej. Ale w sumie no, jest na emeryturze, też coś próbował w rajdach. Pobawić się, no tak, ale mówię, no to tutaj, wiesz co, tutaj naprawdę chodzi o to, że kurde ktoś, kto mówi, gdzie nigdy kurde tam, a nagle kurde spoko. Spoko. Ale Diablo. Diablo też podobno miał wystąpić na Fejmie. No, na razie do tej walki nie dojdzie. Diablo nie ma tyle pieniędzy, co Adamek. Widzę, że znasz wszystkich konta, stan konta. Nie znam wszystkich konta, ale gdzieś tam coś się słyszy, coś tam gdzieś się rozmawia. Jak coś mówi, za kulisami tam coś tam rozmawiamy w szatni. Ja nie mam pieniędzy, ja mogę walczyć. To walczysz niedługo. No to walczę, no dobra. Zobaczymy. A, dobra, spoko. Dobrze, dziękuję. Kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ja też dziękuję. Cześć.